Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ślepego Draftu. Znaczy, teraz na innej zasadzie. Najpierw powiem liczbę od 1 do, cyfrę od 1 do 5 i później wybiorę tego zawodnika. Przed ich pojawieniem się formacja, numer 1. Kapitan numer 4. I moim kapitanem zostaje... Ibrahimović! A jak ja go połączę? 2. Jeden. Ajajaj. 8, a więc 3 to 5. Więc 5. O, jaki składzik. 5. Jeszcze raz. Yes! Dobra. Jeden. Trzeba przyspieszyć to tempo. Mogło być lepiej, mogło być lepiej. 2. Co? Ja chciałem powiedzieć 4. Naprawdę, myślałem o 4. Wiem, nie wierzycie mi. Dobra, 2 to 2. Jaki żal. 2. Co? A Fonte, nie, dobra. Fonte jeszcze ujdzie. 3. Teraz zawsze będę brał 4. 4. W tym przypadku mogłem pięć, ale... 4. No, te 4 są niezłe. Takie piękne to powinienem. Teraz się powiem takie 2. Chodziło. Tak. Na razie nic się zmienia, zmieni pod koniec odcinka. Tyle ile nagrywam, czyli 2. Pięć. Nie. Znowu. 3. O! Ciekawe. 7. Odjąć 4, czyli jego overall. To 3. 8. Odjąć 6. To 2. Widzicie? Jestem wybitny. Wybitny, inteligentny, żmatny. Pani Gezeje, pozdrawiam panią. 3. Dobra. Dawno nie było 4. I chyba prawie w ogóle nie wybierałem jedynki. 1. I ostatnia karta to 3, 5. Tak. To ja do was wracam po złożeniu czegoś z tych, tak. A jeszcze. Dobra, to mi bez różnicy chodzi. Dobra, złożę coś z tego i do was wracę sam. A więc powróciłem i skład wyciągnąłem 73 z grania i 82 team rating. Wydaje mi się, że to jest nawet nieźle, biorąc pod uwagę, jakich zawodników nie trafiłem. I teraz wszystkie moje ślepe drafty będą na tej zasadzie, a tutaj się z wami żegnam. Piąt!